Mam za sobą już kilka klasyków i jedno gówno. Została mi jeszcze jedna sobota. Przeznaczę ją na horror, o którym nie macie raczej pojęcia. A uprzedzam, jest dobry. Bardzo wręcz dobry, zwłaszcza dla tych osób, które przede wszystkim cenią sobie klimat, fabułę, postaci, teorie spiskowe. I chyba wiecie, do czego zmierzam. Archiwum X. Po dziś dzień pozostaje mym ulubionym serialem. Pamiętne postaci, zarówno te pierwsze, jak i drugorzędne. Fantastyczne dialogi, teorie spiskowe, horror, motywy paranormalne, a gdy trzeba, to i niezła komedia. Mógłby ktoś pomyśleć, że ja, jako ogromny fan przygód Muldera i Scully, chciałbym, by na licencji serialu powstawały gry, abym mógł spędzić jeszcze więcej czasu na rozpracowywaniu mitologii i tajemnic skrywanych przez słynne Archiwum X. Właśnie jest tak nie do końca. Moim zdaniem to uniwersum nie nadaje się na grową adaptację. Doskonałym przykładem na to jest ta z PlayStation 1, w której nie wcielamy się nawet w żadnego z głównych bohaterów. A sama przygoda jest, że tak powiem, niezbyt wybitna. Jednym z głównych uroków serialu jest bowiem to, jak każde wydarzenie, każda przygoda jest inaczej postrzegana przez każdego z naszych bohaterów. Kiedy Mulder doszukuje się wszędzie dowodów na istnienie istot paranormalnych, piękna agentka Scully posiada umysł naukowca i stara się wyjaśnić wszystko w logiczny sposób. Ich interakcje, dialogi i przerzucanie się wzajemnie dowodami jest często tym, co angażuje widza, jednocześnie zmuszając go do brania aktywnego udziału w ich przygodach oraz przede wszystkim wybrania swojej strony. Geniusz tego serialu polega na tym, że gdy już wybraliśmy stronę, która ma według nas niepodważalną rację, kolejny odcinek często wywróci nasze teorie do góry nogami. Rozrywka tworzona z myślą o telewizji, która wymusza od odbiorcy zaangażowania i myślenia? Nieprawdopodobne. Właśnie to mnie rozczarowało w najpopularniejszej growej adaptacji Archiwum X. Brak w niej m.in. tej dynamiki. Ale hola, hola, hola! Istnieje jeszcze jedna gra stworzona na licencji z Archiwum X. Niestety bardzo mało znana zarówno fanom horroru, jak i samego serialu. I to jest bardzo przykre, bowiem The X-Files Resist or Serve na PlayStation 2 jest nie tylko udanym horrorem, świetną grą na licencji filmowej, jedną z najlepszych wręcz. Ona oficjalnie kończy wszelkie otwarte wątki sezonu 7 serialu, czyli wszystko o wypadku w Tunguszce i czarnym oleju. It seems Mandy and Caitlin Winslow are practitioners in the ancient art of witchcraft. Witchcraft? Pilgrims want justice. The officer who contacted me, Sheriff Bud Smith, is concerned about the twins' safety. Are you telling me we're driving into a witch hunt, Mulder? If you want to catch witches, you have to go on a witch hunt, Scully. Gra już od pierwszej sekundy robi dokładnie to, czego oczekują od niej fani serialu. Skupia się na dwójce naszych ulubionych bohaterów, którzy są wierni telewizyjnym oryginałom. W sporej mierze dzięki fantastycznie podłożonym głosom przez oryginalnych odtwórców tych ról. Dalej, już na starcie, dostajemy intrygę i dwa różne podejścia do niej. Mianowicie, nasza para agentów została wezwana do malutkiego miasteczka w celu rozwiązania sprawy serii dziwnych morderstw. Co w tym takiego dziwnego? Wszystkie ofiary zostały uduszone przez mężczyznę, który został znaleziony martwy jeszcze przed popełnieniem tych morderstw. Wioskowe głupki podejrzewają, że wszystkiemu winne są dwie młode dziewczyny praktykujące okultyzm. I niby to one wskrzesiły zmarłego swą czarną magią. Naturalnie agentka Scully zbywa te teorie z uśmiechem na ustach, ale Mulder? Jak to Mulder? Wali żarcikiem, irytując swą partnerkę. W tej chwili czujemy się już po prostu jakbyśmy oglądali zaginiony odcinek serialu. I to jest fantastyczne. Na miejscu dwójka naszych bohaterów zmuszona zostaje do chwilowego rozdzielenia się. Tak więc rozpoczynamy eksplorację miasteczka. Trupy. Wszędzie trupy. Jaką grę wam to przypomina? Już od waszych preferencji zależeć będzie, czy to dobrze, czy źle, ale gra czerpie z niego pełnymi garściami. Podobny system ekwipunku, całe szczęście, tutaj jest on nieograniczony. Statyczne kamery, ekstremalnie ograniczone zasoby, zmuszające nas do unikania konfliktu, zamiast wystrzeliwania sobie drogi do celu. Niestety, nie będę owijał w bawełnę. Jeśli nie jesteśmy fanami serialu, nie interesują nas fabuła, intryga ani postaci, to nie usiedzimy przy tej grze do końca. Jest ona bowiem funkcjonalna, ale nic poza tym. O co mi chodzi? Przede wszystkim o sterowanie.
To jest tragedia. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktokolwiek mógł testować tą grę i nie stwierdzić, że najtrudniejszym w niej jest poruszanie się. I nie, nie chodzi mi o czołgowe sterowanie, bowiem tego tutaj brak. Poruszamy się normalnie. Tam, gdzie wychylimy gałkę analogową, tam podrepcze wybrana przez nas postać. Problem w tym, że za każdym razem, gdy statyczna kamera przeskoczy, my zmieniamy kierunek. Często kończy się to w ten sposób, że wbiegając w inny kąt kamery, natychmiast zrobimy zwrot o 180 stopni, wracamy do poprzedniej, gdzie ponownie następuje zwrot o 180 stopni i tak do chwili, aż zatrzymamy się i zrobimy to powolutku, puszczając gałkę analogową, jak tylko przeskoczy kamera. Po prostu brak mi słów! A jeśli już jesteśmy przy wymienianiu wad, to dalej wymienię grafikę. Najmniej ważny aspekt każdej gry. Owszem, tutaj na pierwszy rzut oka jest w porządku. Rozpoznajemy postaci i to nie tylko parę naszych agentów, ale i Skinnera, Krajczeka czy Smokingmana. A efekty światła naszej latarki wydają się w porządku. No ale chyba już to zauważyliście. Gra jest cholernie ciemna, niemal przez cały czas. A wyobraźcie sobie, że rozjaśniłem ją w postprodukcji jak tylko się dało. Jeśli podłączymy konsolę pod CRTK, to jeszcze jest spoko i całą kampanię w skali ograłem właśnie w retrokąciku. Ale na LCD-ku będziemy musieli nieźle się nagimnastykować naszymi gałkami ocznymi. Oczywiście koniecznym jest granie w totalnych ciemnościach, inaczej nie dostrzeżemy połowy istotnych przedmiotów. Ponadto wszystko doznamy tutaj sporych i nagłych skoków poziomu trudności. Jasne, punkty zapisu są rozsiane często i gęsto, ale do cholery jasnej. Chociażby ten etap, w którym mając na oczach noktowizor musimy przeprowadzić skali przez jaskinię pełną nieustannie respawnujących się wrogów pędzących prosto na nią, przyprawił mnie o koszmary. Zwłaszcza, że jest to moment, w którym nie mamy za wiele amunicji. Jednak z wad, a zarazem powodów, przez które ktoś mógłby ten tytuł olać, to wszystko. Może jest to kwestią tego, że jestem ogromnym fanem tegoż serialu, do tego stopnia, iż z pamięci jestem w stanie opowiedzieć wydarzenia większości odcinków. Więc weźcie to pod uwagę. Ale poza tymi chwilowymi zgrzytami, bawiłem się przednio. Dostawałem gęsiej skórki podczas wielu cutscenek, a z każdym nawiązaniem do serialu piszczałem jak dziewczynka, do której odezwał się w końcu ten chłopak, którym jest zauroczona. Tych z kolei jest tyle, że ciężko mi je zliczyć. Wyzwaniem samym w sobie byłoby odnaleźć je wszystkie. Niektóre to tylko nazwy ulic, takie jak Syzygy czy Anasazi. Inne to już graficzne smaczki. Jeszcze inne to odzywki naszych bohaterów. Dla przykładu, grając jako Mulder, możemy w wypożyczalni kaset VHS wejść do strefy dla dorosłych, a ten podsumuje ją skromnym wyborem. Scully z kolei zwrócił uwagę na to, że jej partner ma w domu zdecydowanie większą kolekcję. Bo wiecie, Mulder jest uzależniony od pornosów. Na tym polega ten żart. Mulder. Mulder, it's me. I thought you were on vacation. I am. I'm up in Maine. Ale to tylko takie małe smaczki. Pokażę wam coś lepszego. Spoko! Nie będzie spoilerów. That's unacceptable. The success of the project depends on the life and death of Agent Mulder. I've read both your reports. Despite the efforts of firefighters from surrounding counties, the town of Red Falls was razed to the ground. Agent Mulder, I'm aware of and disturbed by your sighting of Alex Krajcik at the Briar Lake facility, as well as the bizarre circumstances under which an artifact he told you was alien in origin disappeared from that facility. Błagam, napiszcie mi, że jestem dziwny, bo dla mnie Skinner, Smoking Man oraz Deep Throat pozostają jednymi z najlepszych i najbardziej pamiętnych postaci. Jestem zwłaszcza fanem tych dwóch pierwszych. Tego, jak przez długi czas nie można ich rozgryźć, jak ich motywy pozostają ukryte przed widzem. Mój uśmiech tylko się pogłębił, gdy gra dała mi możliwość położenia po biurze FBI, gdzie też spędziłem niezdrowo dużo czasu na porównywaniu każdego detala do tego, co zobaczyłem w telewizji. Ale i to nie jest jeszcze najlepsze. Apartament Muldera, wzorowane na Max Payne koszmary ze ścigającym na zmiennokształtnym. To, jak one się kończą i wreszcie pojawienie się trójki najzajebistszych nerdów w historii telewizji. Well, it's about time. Hello, man.
I'm guessing you cracked the encrypted disk? It wasn't easy. There was some interesting non-linear sequencing to overcome. But the real trick was the language. You mean the programming language? No, we're talking native tongue. Once we broke the firewall, we found the text to be in Russian. A, zauważyliście, że nawet nie poruszyłem zbytnio głównego wątku fabularnego? Zdradzenie go byłoby grzechem, którego nie wybaczyłby mi żaden fan mojego pokroju. Gra ta bowiem karmi nas ją po mistrzowsku. Chwilami cutscenek i dialogów jest więcej niż samego gameplayu. W każdej chwili może wyskoczyć jakaś znajoma twarz. Wszystko jest możliwe. Uwierzycie mi, że i to nie jest najlepsze? Na początku gra daje nam możliwość wyboru agenta, którym pokierujemy. To jest nie tylko wizualne. Gra regularnie rozdziela naszą parę agentów. Robi to po to, by każdy z nich miał własne zagadki i unikatowe dla siebie ścieżki oraz napotkane postaci. Każdy z nich zbiera inne poszlaki, więc zależnie od tego, w kogo się na początku wcielimy, będziemy podczas kolejnego podejścia bardziej sceptyczni albo wierzący. I nawet to jeszcze nie wszystko. Dopiero co wspomniałem o koszmarach Muldera. Jako skali zamiast nich będziemy mieli sekwencje, w których dokonamy sekcji zwłok. Połączymy siły z nerdami, włamiemy się do laboratorium, zbierzemy poszlaki i nie zdradzę nic więcej. Chodzi mi o to, że pomimo tego, iż nasi bohaterowie będą się wspierać kiedy trzeba, tak jak robili to w serialu, to każdy będzie miał ponadto większą porcję gry unikatową dla siebie. Własne spostrzeżenia oraz wnioski. I dlatego uważam, że Resist or Serve jest tak fantastyczną adaptacją. A może raczej kontynuacją? Nawet jeśli nie jest to do końca kompetentna gra. Ale okej, ktoś zaraz mnie zacytuje, bo wiele razy mówiłem, że gra ma to do siebie, że się w nią gra, a nie ogląda. Więc jak to tak? Nagle odkładam na bok aspekty gameplayu? To nie jest tak, że ja je ignoruję. Wymieniłem z porządku wszystko to, co może sprawić, że może nie zechcecie zaprzątać sobie tym tytułem głowy. Następnie przeszedłem do tego, co sprawi, że każdy fan The X-Files już się ślini. I to bez zbędnych spoilerów. Teraz podsumuję to, co Resist or Serve robi kompetentnie jako gra. Na pierwszy ogień dam chyba zagadki. Te, które czekać będą na Muldera, nie są ani tak liczne, ani skomplikowane. Ale przyznam, że satysfakcjonującym będzie nawet głupie wybranie paczki w menu ekwipunku i dokładne jej obejrzenie w poszukiwaniu poszlak. Skali naturalnie będzie się na nich bardziej skupiała, a i będą nieco bardziej skomplikowane. Ale to nic dzikiego. Nie spodziewajcie się poziomu Silent Hill. Dalej wymienię muzykę. Co mogę o niej takiego powiedzieć? Tommy Tallarico. I wszystko jasne. Jeden z najbardziej uzdolnionych kompozytorów muzyki do gier, jaki chodził po tej planecie. Wszystko, czego się dotknie, zamienia w złoto. Utrzymuje on styl utworów, które przegrywają podczas oglądania serialu, ale jednocześnie potrafi go nagiąć tak, by bardziej budował napięcie. Pozostaje jeszcze kwestia strachu, bo wiecie, gra ta sprzedawana była jako horror. No kurde... Nie straszy. Ale weźcie pod uwagę też to, że mnie od dawna żaden horror nie jest w stanie już przestraszyć. Krycek, I will kill you. Gra buduje lepsze napięcie i tworzy zdecydowanie głębszy nastrój grozy niż takie Residenty czy inne Outlasty. Ale tak jak już to zaznaczyłem, jeśli jesteś fanem horroru, ale nie obchodzi cię nic związanego z The X-Files, to raczej gry nie ukończysz ze względu na sterowanie. I to jest cholernie wielka szkoda. Potencjał jest na miejscu. Postaci, voice acting, klimat, imersja, a i nawet sam scenariusz został przygotowany przez jednego ze scenarzystów serialu. Ta gra od podstaw tworzona była dla graczy, którzy jednocześnie są fanami telewizyjnych przygód najbardziej znanych agentów FBI w historii. Takie osoby zniosą wszelkie niedogodności oraz ignorują wszelkie wady tej produkcji. I to jest wielka szkoda, bowiem gdyby tych cholernych baboli w niej nie było, to zapewne zachęciłaby i innych fanów horroru. Sprzedała lepiej i dała właścicielom marki znać o tym, że istnieje rynek dla growych adaptacji Archiwum X. Nie wydaje mi się, bym chciał jeszcze kiedyś powrócić do tej gry, pamiętając o tym, jak bardzo chwilami się z nią męczyłem. Zakładam jednak, że każdy, kto zwie się fanem serialu, teraz po nią sięgnie. Chociaż na ten jeden raz. To właśnie dla was powstrzymywałem się przed poruszeniem jakichkolwiek kwestii fabularnych poza intrami do poszczególnych epizodów, na które dzieli się ta gra. Niestety, jeśli mam oceniać
O samej grywalności nawet trzeci Resident Evil bije Resist or Serve na głowę. Tym, którzy zdecydują się zagrać, z góry polecam. Grajcie na CRT albo emulatorze. Died. Scully? I thought I lost his pulse, but he certainly wasn't dead while he was attacking me. No i jak? Tegoroczny browarkowy maraton horroru uważam za zamknięty. Mam nadzieję, że udało mi się was zaskoczyć tym jednym bardzo mało znanym tytułem i tak widzę już oczami wyobraźni niezadowolenie pewnych osób z powodu tego, że nie poruszyłem tematu Fira, Dead Space czy czegoś tam jeszcze innego. Trudno! Jeśli do tego czasu nie rozwalą nas kosmici, to wezmę ponownie horrory na ruszt. Za rok! No, chyba że coś do tego czasu zmieni moje zdanie, ale raczej wątpię. Na razie.